Siemano, z tej strony MBNM23 i zapraszam was na kolejny odcinek naszej serii Let's Play Tomba 2 Devil's Men Returns. Przepraszam, tak zacząłem, ale naprawdę jestem podekscytowany tym odcinkiem. Dlaczego? Dlatego, że w tym odcinku zniszczymy złe świnie. A także udało mi się naprawić muzykę, przez co to będzie odcinek muzyczno zniszczający świnie. Tak jest. Także jestem bardzo szczęśliwy, bo wczoraj miałem imprezkę urodzinową, a w poniedziałek są moje urodziny. Fuck yeah! Dobra. Udało mi się w końcu nagrać tę muzykę. Po prostu przyczyną tego, że muzyki nie było, było to, że mój emulator był po prostu źle ustawiony. Ale muzyka już jest już naprawiona i po prostu cudownie się jej słucha. Teraz się przymknę na chwilę i posłuchajcie, jak brzmi muzyka z pierwszego levelu. Jak się tylko włączy ponownie. Więc jak mówiłem, teraz zajmiemy się złymi świniami. A pierwsza zła świnia znajduje się... Otóż to tutaj. I... Otóż to właśnie jest, są drzwi do... złej morskiej świni. Więc... Posłuchajcie tego soundtracku w właśnie w dungeonie, jeżeli mogę tak ująć. Więc hop! O właśnie. Water Pig Back. Stosunkowo walki ze złymi świniami są bardzo proste. Jak pierwszy raz grałem, myślałem, że to będzie o wiele trudniejsze. Ale się okazuje, że jest bardzo łatwe. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie chwycić złą świnię i po prostu wrzucić ją 3 razy do tego worka. Walki tutaj są o wiele trudniejsze niż w pierwszej części tomby, ponieważ w pierwszej części tomby wystarczyło tylko raz wrzucić świnię, a teraz jest to przedłużone o 3 razy. No, że 3 razy trzeba wrzucić, no. Dialogi chyba też są już. Tak. The evil water pig makes her grand entrance. What? You, what a funny face you've got. Tak, macie właśnie okazję zobaczyć albo słyszeć. Oh, don't make me laugh, my jaw's about to fall off. Macie okazję usłyszeć głos złej świni. Oh, I can't stand it. No, I can't take any more laughing. I przepraszam za GG. Alright, you wanna face off? We'll face off, but let me warn you. Water can hurt a lot if shot with enough force. Ready? Tak, jestem gotowy. Przestań się grzeć. Skoro to jest wodna zła świnia, lepiej mieć tu ubranie z dobrej złej świni. Dobrej złej świni, co ja gadam? Dobrej świni morskiej. O właśnie. I tak otóż przedstawia się cała walka z tą świnią. Ona się teleportuje. Jest bliżej. Ua, nie udało się. Może lodowy bumerang? Hehe, dupska. A, chodź tu. No, come on. Tylko czemu tak wysoko się muszą teleportować? Goddammit. Niżej trochę. Goddammit. Dobrze, że umiem pływać przynajmniej w tym stroju. Trampolina, jej. Oś ty. No come on. Ale pe. Jop.
Yep. Może lepiej to będę stał. Dziwne, ale to jest zła świnia damska, a ma głos jak na faceta. No jak widzicie, jednak jest trochę trudno, bo trochę za wysoko ona się teleportuje. Mogli trochę niżej to zrobić. Dobrze, na jedzeni. O! I jesteś na złej świni? Torba się otwiera? I... Nie, nie udało się. Trzeba wrzucić do tej torby tą świnię. I to 3 razy. God damn it. Chyba zrobię jeden odcinek na jedną złą świnię. Bo to jest niepojęte. Fucking bitch. Boing. Boing. No come on! I leci, no come on! Tak trochę to mogło być lepiej. O, przynajmniej teraz mnie chwycić. 3, 2, 1. Come on! Nie umie tam trafić. A przynajmniej już ją powoli umie chwycić. Na ciebie słowić nie mogę. Nie ma ich tu, przyjdzie do mnie. O, no. Come on. Trochę za wysoko, paniusiu. No ciebie chyba pojeb... Aż w dupsko i... No come on! Nie. Skończyły się dobre czasy. Wiewiórka przychodzi do akcji. No i muzyka się łaskawie pojawiła. O właśnie. No jakim cudem! O. I... Powiedzam! Ciekawe, że ten odcinek trwa. Fuck. Dziwne, że się czas pauzuje, jak coś jem. No szybciej to, bo masz tyle życia i co? A to on jak się zatrzymał. O. No i trap tam. I? No chyba to są jakieś kpiny. Zawsze udało mi się za pierwszym razem, a teraz to co? No. Wiecie co, ten... Tabu coś tam mnie zaczyna wkurzać. Spadaj. No. O. Właśnie. I... No wreszcie! A jeszcze 2 razy. Ty się nie śmiej tak wysoko, tylko chodź tu niżej. O właśnie. O! No i. Dajesz.
No come on! Wyszedłem z prawy. W prawy. O! Tak. Nie. Może się tam trafiła. Z jakim opóźnieniem, ale trafiła. Masz, wdobska. O! Leć! Jest! A teraz uciekamy i to szybko z tego miejsca. O, właśnie dlatego. Zmniejszyła nam arenę. No nie trzeba uciekać. A, co za efekty specjalne. No i mamy pół areny tylko. A i po co żeś się pojawił od razu śmiała? No, że... Ona co? Odbiła się od wody, ja? Co za bezsens. No. Pojawił się na trochę dłużej. Leci świnia. No i zaś odbija od wody. Bum. Jak od ściany. No. Leci tamty. Jest. Fuck yeah. I dzięki temu, że pokonaliśmy złą świnię. Water Peak, czyli wodną, dostaniemy w prezencie jej strój, jej Evil Water Peak Robe. Zdobyte, no. You did it, Kumba! Jakoś się dialogi spóźniają. Wow, Tomba! It's an evil pig robe! To mówi Zippo, on ma taki głos właśnie. Put on this robe, and you can use some of the evil pig magic yourself. Jeżeli na ciebie bierzemy, możemy używać jej magii. Fajnie. Equip the robe on the item screen. Press down in circle, and you can use magic. Dobra. To już jest bez sensu. No i wychodzimy. I... Oh, piękna zmiana planszy. Jej. No i zmieniła się tam, nie ma już, duża zmiana to nie jest, po prostu przestał padać deszcz i jest lepsza muzyka. To tyle. Wcześniej była smutna muzyka i deszcz padał, jak mogliście zauważyć. I kabim! I pierwsza zła świnia pokonana. Dostaliśmy za to ten otóż to strój. Wiem, wyglądam jak idioci. Ale za to jest potężny ten strój. Jak każdy inny. Chodźcie, przetestujemy i kończymy. Pam pam para, pam pam pam. Ta muzyka jest genialna. Pa. Przymknę się na chwilę. Ale jeszcze zanim przejdziemy... O, właśnie, tu jest jakaś świnia. I patrzcie. Bum! Z wody. Ale zanim przejdziemy do zakończenia odcinka, to już nie musicie tego oglądać, ale jak chcecie usłyszeć świetny soundtrack... No, przepraszam za GG. DJ Kara mnie wkurza już. Posłuchamy sobie muzyki z innych też map. Jeżeli nie chcecie oglądać, już się żegnamy, a ci, co chcą posłuchać sobie świetnej muzyki, nie zostaną. Naprawdę, polecam, żebyście posłuchali. Już tej mapy słyszeliście. Teraz posłuchajmy z Underground Pipe. To jest taka muzyka.
Dobrze. To jest muzyka właśnie z tej mapy. Teraz lecimy do miasta węgla. Do miasta kopaczy węgla, niech wam będzie. Jej! 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 W Kalmington muzyka brzmi otóż to tak. Dobra, teraz przechodzimy do Kujera Ranch, tylko najpierw przebierzemy się w wiewiórkę. Standard. O właśnie. Chciałem wam przedstawić przed końcem jeszcze gry tą muzykę, żeby to było jasne, o co mi chodzi. Jak tak wychwalam tą muzykę. Po prostu jest genialna jak dla mnie. Teraz Kujera Ranch. Dobrze. Teraz będzie muzyka. Nie wiem jak to dokładnie określić, ale w takich pomieszczeniach, o. A, bo to jest to samo? Nie, to jest to samo. Fuck, pomyłka. To teraz będzie dalsza część Kujera Ranch. Kujera Pipe chyba, nie wiem. Tam też jest inna muzyka, z tego co się orientuję. Tak, to jest inna. Posłuchajcie. Dobrze. Teraz będzie ten najgenialniejszy soundtrack z Dangling Forest, który tak wychwalałem. Jest po prostu epicki. Łech, 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 łech. Naprawdę. Na dzwoneczkach. I. Nie, jeszcze nie. I teraz to będzie, o. Tu też jest trochę inny. Tak, takie małe dzwoneczki jakby. Znaczy ja tę skrzynkę wziąłem? Tak, wziąłem. Dobrze, to kolejną mapą będzie Circus Village. A, jeszcze takie coś. Dobra, jasne. Circus Village.
Tan 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 ta ta. Dokładnie. Taka zwyczajna cyrkowa muzyka. Popełniłem innego fejla, ponieważ mogę na początku pokazać wam muzykę z Waiter Temple, tą starą, bo teraz będzie nowa lecieć. No trudno. To pokażę wam teraz pokażę wam właśnie teraz tą nową muzykę z Waiter Temple. Waiter Temple. To nie jest ta muzyka, spokojnie. To jest taka właśnie na przejścia czasami. I teraz będzie muzyka z Waiter Temple. Ta nowa. Szkoda, że nie to stara, ale ta nowa. Posłuchajcie. No, dokładnie. To jest bardzo fajna, przyjemna, taka chilloutowa. Bardzo przyjemna. O, moje, bardzo mi się podoba. Aczkolwiek z Donging Forest to stare jest epicka. A my zakończymy ten odcinek. I w kolejnym odcinku zajmiemy się kolejną złą świnią, jaką jest świnia duchów w Underground Pipe. A ja sobie skoczę pod prysznic. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubionych, dawajcie łapki w górę. Na razie, cześć i czołem w tej epickiej muzyce. Więc, narka.